NoDig Poland 2016. Święto technologii bezwykopowych. Od 12 do 14 kwietnia 2016 roku w Kielcach-Cedzynie odbyła się 7. Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NoDig Poland 2016. Konferencja organizowana jest od 2005 roku w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej edycji brało udział liczne grono krajowych i zagranicznych uczestników, także spoza Europy. W tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej. Trzynastego kwietnia podczas gali towarzyszącej 7. Międzynarodowej Konferencji NoDig Poland 2016 wręczono pamiątkowe grawertony sponsorom konferencji oraz dyplomy wyróżnionym osobom i firmom. Pamiątkowe grawertony otrzymali platynowi sponsorzy konferencji Steinzeug Keramo spółka z o., Sekisui SPR Poland spółka z o., 3M Poland spółka z o. Złoty sponsor konferencji Per Ars Lev Polska spółka z o. Srebrny sponsor konferencji Pipehawk PLC. Brązowy sponsor konferencji Teco spółka z o. Wyróżnienia przyznano firmom Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie za największą aktywność spośród wszystkich polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie liczby wygłoszonych referatów w trakcie 7. Międzynarodowej Konferencji NoDig Poland 2016. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Lublinie za największe zainteresowanie spośród wszystkich polskich firm wodociągowo-kanalizacyjnych wyrażone liczbą osób uczestniczących w 7. Międzynarodowej Konferencji NoDig Poland 2016. Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów za aktywne włączenie się w organizację 7. Międzynarodowej Konferencji NoDig Poland 2016. Wodociągom Kieleckim spółka z o. za włączenie się w organizację 7. Międzynarodowej Konferencji NoDig Poland 2016. Wśród osób wyróżnionych znalazł się dr Tom Isaley, dyrektor Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie w Luizjanie w USA, który wygłosił inauguracyjny referat Wyzwania w zakresie infrastruktury podziemnej wymagających innowacji, walidacji i edukacji. Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie, już po raz 7, nagród i wyróżnień ekspert. W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek inżynierii bezwykopowej. W kategorii bezwykopowa budowa przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych ABI Corp spółka z o. za bezwykopową budowę kolektora kanalizacyjnego kolektor burakowski BIS o średnicy DN3000 z rur GRP Chobas w Warszawie. W kategorii bezwykopowa odnowa Teco spółka z o. za bezwykopową renowację sieci wodociągowej w Wałbrzychu metodą natrysku Scotchcoat PRL 2400 firmy 3M. W kategorii innowacyjne urządzenie Mempex LTD za skonstruowanie maszyny ST40 do bezwykopowej wymiany rurociągów podziemnych. Wyróżnienie w konkursie Ekspert 2016 w kategorii bezwykopowa odnowa. Sekisui SPR Poland spółka z o. za rehabilitację wodociągu o średnicy DN 600 mm w Sosnowcu. Terlan spółka z o. za bezwykopową renowację odcinka magistrali wodociągowej o średnicy DN 300 mm w Poznaniu. Wyróżnieni w konkursie Ekspert 2016 w kategorii innowacyjne urządzenie. Przedsiębiorstwo MD spółka z o. za specjalistyczną zaprawę mineralną Rebet. Pipehawk PLC za innowacyjne urządzenie eSafe. 3M Poland za innowacyjny produkt 3M Scotchcoat 2400. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Już dzisiaj zapraszamy na 8. NoDig Poland, który planowany jest na kwiecień 2018 roku.